Kiedyś analizowałam język blogów erotycznych, dlatego że chciałam się dostać na doktorat, no dostałam się, ale zrezygnowałam po roku i brakowało mi punktów z konferencji. I koleżanka mnie zaprosiła na konferencję i wpadła na pomysł, że mój referat będzie o języku blogów dla dorosłych. I co się okazało, że mężczyźni opisywali seks pieszczotliwie, tutaj cipka, tutaj soczki, a kobiety na ostro, rżnięcie, posuwanie, ssanie, lizanie. Witajcie, dzień dobry, to Melina Westerok, a ze mną Paulina Mikuła. Zerknąłem specjalnie na kartę, wiesz dlaczego? Nie, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ci się to spodoba, pani językoznawczyni. Nie jestem językoznawczynią. Dobra, dobra, ale znasz aktorkę Monikę Pikułę? Tak. Byłam ja ją niestety znam prywatnie. I wiesz... I bałeś się, że się pomylisz. Monika Pikuła, Paulina Mikuła. Ja wiesz, ciągle powtarzałem i byłem pewien, że... się rąbnę po prostu, więc aż sobie zanotowałem. Będę za każdym razem patrzył. Dobrze, no ale już teraz jestem Pauliną. A spotkałyście się kiedyś? Tak, prywatnie nie, tylko ostatnio podziwiałam w klubie komediowym na scenie panią Monikę. Musicie razem zrobić stand-up, wiesz. Jezus, dobrze, ja... Nie... Do klubu komediowego Paulina Mikuła i Monika Pikuła. Jezu, genialne! Przepraszam, naprawdę, bo krzyknęłam do mikrofonu, mam nadzieję, że dźwiękowy jest nie ogłuch. Spoko. Ale... Rzeczywiście, pani Moniko, ja się odezwę. To ja ci dam numer. Dobrze. Także chyba mam, także. No dobrze, to mamy intro. Pierwsze intro. Drugie intro jest takie, że wiesz, zastanawiałem się, jak zacząć. Poglądałem sobie trochę rozmów z tobą i w zasadzie pomysły mi się odpadały po kolei, bo ktoś taki zrobił, ale wymyśliłem coś i jestem pewien, że nikt tego nie zrobił. Dobra. Cytat, uwaga. Poezja będzie. O nie, już to było robione. No, dobra. Nie, zobaczysz. Że mam trafić, kto? Wiesz, jaki poeta? Poeta się nazywa Zygmunt Staszczyk. Okej. Okay. Jest to kawałek z lat 90. Tygawu. Nie wiem, czy domyślasz się jaki. Wypala fajkę za fajką po zajęciach, kawa i dym. Okularnica historię swoją opowiada mi. W jej oczach mokry płomień mówi mi, że dziś jeszcze zrobi to z kimś, nie jest ważne gdzie. A potem mówi Dostojewski, Raskolnikow rewolucja, gilotyna, szafoty krwi, szalone sny i tak dalej, i tak dalej. Jest to kawałek Silaw Dostojewski z jednej z płyt Tilawu z lat 90., który to Zygmunt Staszczyk, absolwent polonistyki UW, napisał, jak rozumiem, o koleżankach z polonistyki. No i teraz moje pytanie. Studiowałeś dużo później niż poeta Staszczyk. Tak, ale spotkałam się. Kiedyś przyszedł i na spotkanie ze studentami zadawaliśmy mu różne pytania. I pamiętam, że dużo studentów zadało pytanie o płyty, o plany, o koncerty, a ja zapytałam, czy paradoksalnie wtedy, kiedy on studiował, życie nie było ciekawsze, łatwiejsze, bo wtedy przynajmniej oni o coś walczyli, o zmianę rzeczywistości. A co my dziś możemy zmienić? Skórkę na gronie, bo wtedy jeszcze było grono. Grono, pamiętam. Co my możemy dzisiaj zmienić? I właśnie Kazik powiedział, że... Co poeta Staszczyk powiedział? Kazik, Muniek. Muniek, Kazik, przepraszam, panie Muniek. Ale słuchaj, ten sam rocznik nawet. I Muniek powiedział, że nie, że uważa, że teraz czasy są ciekawsze i też dużo rzeczy można zmienić, wtedy nie było absolutnie lepiej i żeby nie iść tym tropem. Ale to, a powiedz mi, jak ten fragment, tam dalej leci w podobnym duchu, to znaczy, czy taki, ta atmosfera, z czego drwi lekko Zygmunt, czyli uduchowionych dziewcząt z polonistyki, to była twoja rzeczywistość? Nie, mówię wtedy. Mhm. Już parę lat minęło, odkąd skończyłeś. Nie, raczej nie, raczej dziewczyny były konkretne, miały konkretne cele. Miałam bardzo fajne koleżanki i do tej pory z niektórymi współpracuję. Wiele się od nich nauczyłam. Niektóre były oczytane, inne bardziej takie właśnie w świecie. No ale ich było dużo i była między nami rywalizacja. I teraz to też czasami do mnie wraca, kiedy słyszę jakieś tam głosy typu, a czy ta Mikuła czegoś się już o języku dowiedziała, albo są takie właśnie głosy szyderczo-prześmiewcze. I myślę sobie, że czasami też dziewczyny do mnie wracają nie z polonistyki, pisząc, że na początku je denerwowałam. Czym? Czymś je denerwowałam. I one często mi pisały pod filmami. Nie lubię cię, bo jesteś taka, taka, taka. Ale potem przyszła refleksja, że ja po prostu jestem bardzo do nich podobna. I może też tak być, że moje koleżanki studentki też
widzą we mnie siebie i może je coś drażni, że ja poszłam tą drogą, a one na przykład są w miejscu, które im dzisiaj nie do końca odpowiada, więc wiadomo, że ja je będę wkurzać, żeby nie powiedzieć ostrzej. A... Tylko, że trawa zawsze jest zieleńsza u sąsiada, bo to nie jest wszystko takie piękne, proste. Kim musiałaś być, znaczy inaczej, jak myślałaś o swojej przyszłości, kiedy zdawałaś na polonistykę? Chciałam pracować w mediach, planowałaś tego, chciałam być swoją koleżanką. Chciałam prowadzić Dzień Dobry TVN. Na polonistykę? Tak, dlatego, że dowiedziałam się, że właśnie najlepszy warsztat się ma, kiedy jest się na polonistyce, a potem się zrobi dwuletnie jakieś studium dziennikarskie albo coś tam dziennikarskiego. Ale polonistyka na UW wyszła naprzeciw oczekiwaniom i stworzyła specjalizację filologia dla mediów. Ja z tej furtki skorzystałam i już się ucząc, studiując polonistykę, byłam przygotowywana do pracy jako twoja koleżanka z Sofy. I tu się wesprę moimi notatkami. I to się nie wydarzyło, cały czas jestem na tej przeciwnej Sofie. No jak? No tutaj. Czy ja w ogóle mogłam powiedzieć ten tytuł? To wszystko mogłaś powiedzieć. Mogę powiedzieć, nie, to nie, Melina, że konkurencja... Tutaj wiesz, jak wiesz, w Melinie... Ja do końca nie wiem, na jakiej zasadzie to działa na YouTube. Nie ma zasad. Słuchaj, tutaj zasad. Robiliśmy reklamy konkurencji. A, chcesz zareklamować jakieś radio? Radio Z, RMF... Dobra, zaraz tam cię jednak zastępują. No, naprawdę, zero kompleksów, tak? Dobrze, no, dobrze. Bardzo reklamujemy, co chcesz. Chcesz zareklamować swój podcast, chcesz zareklamować koleżankę, kolega otworzył sklep obuwniczy. Wspaniale. Widzisz? Także przemyśl, komu chcesz wyświadczyć przysługę, a ja szukam odpowiedniego cytatu a propos właśnie twoich studiów i koła krytyki medialnej, do którego należałaś i kurczę, ku memu zdziwieniu tak kopałeś wyczytałem o tobie, że same wysokie obcasy pisały o tobie i o twoich koleżankach. Wymalowane lolity nie obalają stereotypów. Lolita tutaj siedzi, proszę bardzo, na kanapie. Lolita Mikuła. Wyjaśnię państwu, a ty powiesz, co się wtedy zadziało i co o tym myślisz po latach. A więc zadziało się tak, jak ja rozumiem, że zrobiliście w tym kole wystawę fotograficzną. Kolega robił zdjęcia, gdzie ty i koleżanki, no dosyć atrakcyjnie wyglądając, umalowane, trochę odpisowane, trzymałyście książki, klasykę literatury i było hasło... Jakie było hasło? Nie książka szpeci kobietę. To teraz wyjaśnij, o co wtedy szło, skąd ta krytyka, jak ją rozumiałaś wtedy, jak ją rozumiesz dzisiaj i w ogóle refleksje po latach, bo to minęło już chyba sporo czasu. Był 2009? 2009, tak. I to jest nawiązanie też do Muńka i jego twórczości. No opowiadaj proszę. Dlaczego? Dlatego, że podczas zajęć w ramach tego koła pokazano nam film, który stworzyli studenci z poprzednich lat w ramach właśnie tego koła. I ten film był sondą. Chodzono po krakowskim przedmieściu i pytano przychodniów, z czym ci się kojarzy polonistyka. I 80-90% odpowiedzi to były odpowiedzi w stylu brzydkie dziewczyny, brzydkie kobiety, tak, tłuste włosy, denka grube w okularach, swetry takie rozciągnięte, długie spódnice, no ogólnie nieatrakcyjność. I moja koleżanka po obejrzeniu tego wstała i powiedziała, ja się z tym nie zgadzam i jestem w stanie znaleźć co najmniej, ona już nie pamiętam jaką liczbę rzuciła, 20-50 dziewczyn, które mogę sfotografować i pokazać, że ten stereotyp nie ma w ogóle odbicia w rzeczywistości. No i wtedy ja to szybko złapałam, powiedziałam, Ania, robimy, zróbmy wystawę. Ktoś wymyślił, żeby to była książka, żeby stylizacja danego zdjęcia nawiązywała do książki, która będzie na konkretnym zdjęciu pokazywana. I to było albo nawiązanie do tytułu, albo do motywu. Ja wymyśliłam ten tytuł, nie książka szpeci kobietę. No i pojechałyśmy, wystawiłyśmy te zdjęcia. Tam było może ze 20 ostatecznych zdjęć, może więcej. No i okazało się, że wysokie obcasy szykują niepochlebny artykuł na temat tej wystawy. No i właśnie tam było wymalowane, lolity nie obalają stereotypów. Ale artykuł był okraszony akurat zdjęciem mojej koleżanki Karoliny, która nie miała grama makijażu, nie była na obcasach, tylko była w tenisówkach. Już nie pamiętam, do jakiej książki ona nawiązywała, ale stała z parasolką przy fontannie, przy Piłsudskiego. Więc zupełnie to zdjęcie nie pasowało do tego, co było napisane w artykule. I my absolutnie nie byłyśmy wymalowane. My właśnie chciałyśmy pokazać takie naturalne piękno. Dziewczyny nie były wcale na obcasach. Niektóre były, a inne nie. No ja byłam w klapeczkach, w japonkach, też delikatny makijaż. Stanęłam w sukience za 10 zł z H&M-u kupiłam. Przepraszam,
kamachem. Spoko. Spoko. Nie o to chodziło, żeby pokazać, że jesteśmy właśnie wymalowanymi lolitami. Chodziło tylko o to, żeby nas pokazać takimi, jakimi my naprawdę jesteśmy. Masz 21 lat. Zrobiłaś akcję, która wydawała ci się fajna, dowcipna, super, po czym w sumie w największej gazecie w Polsce, w najważniejszym, jednym z najważniejszych tytułów dla kobiet, no generalnie mieszają was z błotem. Co sobie wtedy pomyślałaś? Wtedy pomyślałam, że byłoby milej, gdyby autorka tego artykułu zobaczyła tę wystawę. Bo wiele wskazywało na to, że ona nie widziała, że ktoś jej tylko powiedział. Byłam przekonana, że ona nie widziała. Ja do tej pory się czasami dziwię dziennikarzom, dlaczego często ja jestem uznawana za Mickiewicza, który nie żyje i nie można do niego zadzwonić. Ja nie jestem Mickiewiczem, do mnie można zadzwonić. Dlaczego jak się pisze artykuł, nie można porozmawiać na przykład z twórczyniami? A ja myślę, być może jest jeszcze inna przyczyna, nie wiem, teraz myślę na gorąco. Widziałeś Barbie? Jeszcze nie. Dobra, to nie będę spoilerował, ale chodzi o to, może się zadziało tak, jak się dzieje teraz w przypadku recepcji Barbie, która bije rekordy popularności na świecie, zwłaszcza tam jeden z monologów bohaterek robi furorę, a jednocześnie w kręgach, powiedziałbym, takich intelektualno-feministycznych jest takie, wiesz, krzywienie się. Mhm. I może było coś takiego, że wyście kierowały się, nie wiem, czy teraz nie brnę i ktoś mnie nie przyjedzie, ale że wyście się kierowały, robiąc tę wystawę, takim pop-feminizmem, a zostałyście przejechane przez... Intelektualny feminizm. Tak. Być może autorka tego artykułu, być może cała redakcja uznała, że nie tędy droga. No ale my zrobiłyśmy tak, jak czułyśmy. To też było czymś powodowane, tak? Tym triggerem była ta sonda. Panie z wysokich obcasów... Triggerem, pani. Triggerem. Panie z... Rozejdziemy do tego, czy wolno używać. Wszystko wolno. Panie nie znały tego tła też. Pisząc artykuł, no ja bym... Czekaj, zgodność czasu. Gdybym ja pisała taki artykuł, bo przyjmie słowie musi być zgodność czasu. Gdybym ja pisała taki artykuł, to bym jednak zapytała twórczynię, co stało w ogóle za tym pomysłem. Ale może ja mam złe podejście do dziennikarstwa, bo jednak tego dziennikarstwa nigdy nie studiowałam. I być może studenci uczą się, że warsztat nie polega na tym, żeby się kontaktować za wszelką cenę z kimś, o kim się pisze, tylko opisujemy to, co widzimy sami, bez właśnie głębszego researchu. Nie wiem, jak jest. Ty też nie jesteś z zawodu dziennikarzem, bo oglądałam inne twoje rozmowy i sam się przyznałeś, że jesteś po historii, tak? Tak. Więc... I tu chciałem odnieść się a propos, bo ja byłem po drugiej stronie, no, na tym samym dziedzińcu, tam między nami, między wami, czyli polonistyką, i nami, czyli historią, bo jeszcze historia sztuki i archeologia, zdaje się. Tak. To, dlatego się trochę zdziwiłem, jak mówiłaś o tej sondzie, ponieważ z kolei u nas była totalna nadreprezentacja chłopaków, w związku z czym wszyscy od razu tam szli na polonistykę, bo wiadomo było, że u was jest nadreprezentacja dziewczyn. I to... Zgadza się. Nie tak jak w tej sondzie. No właśnie. Dlatego ona nas rozzłościła i chciałyśmy na to zareagować, że skąd to w ogóle, dlaczego? Pamiętam, że kiedy ja studiowałam, to studentów, studentki polonistyki rozpoznawano po tym, że mówiliśmy, że mamy jeszcze dwoje zajęć. Bo już nikt tak nie mówi, dwoje zajęć, no, a to plurale tantum. Połączmy kwestię sondy, feminizmu i przenieśmy się do współczesności. Co sądzisz o feminatywach? Co sądzisz, jak używasz? Nie, wiesz, ale... Wiem, o co chodzi, ale... Przyznam szczerze, Martynie, już jestem tak zmęczona tym sporem, bo tutaj nie ma sporu. Chcesz, używasz, nie chcesz, nie używasz. Najlepszą reklamą feminatywów jest po prostu ich używanie. Nie wciskanie, nie tłumaczenie za wszelką cenę, jakie to jest ważne, tylko po prostu ich używanie. Im więcej osób będzie ich używać, tym one staną się powszechniejsze, naturalniejsze. Będą nam łatwiej wchodzić, że tak powiem kolokwialnie. Nie rozumiem tego sporu. Ostatnio nagrałam film na ten temat z Mateuszem Adamczykiem, który zajmował się też naukowo feminatywami i płcią w języku. I ta rozmowa jest tak łagodna i my się w tej rozmowie zaopiekowaliśmy każdą stroną. Mówiliśmy, żeby też ta strona, która lubi feminatywy, żeby nie śmiała się z tej przeciwnej strony, żeby się tak nie drwiła z tej drugiej strony, żeby też zrozumiała, że ktoś woli być panią dyrektor niż dyrektorką i powodów może być mnóstwo. A ty? A mnie tam... Ale jak mówisz, to mówisz... Vlogerka. Pani dyrektor czy dyrektorka? Ale o kimś? Mhm. To bym zapytała. No nie, ale jak nie możesz zapytać? To bym wybrała feminatyw. Idziesz do pani doktor czy do doktorki?
a tutaj do pani doktor. Zależy, wszystko zależy. Właśnie kiedyś prowadziłam rozmowę z Kamilą Kalinczak i zapowiedziałam, że moim gościem jest. Jeszcze mi nie wszedł ten feminatyw i za chwilę ktoś mnie skrytykował, że no jak to, gdzie feminatywy? Dajcie mi ludzie żyć, w sensie ja też potrzebuję czasu, żeby się przestawić na te feminatywy. Niektóre formy męskie wchodzą mi automatycznie, nie kłóćmy się o to, nie walczmy. Nie walczmy między sobą, ja też jestem za feminatywami i taki jeden moment spowodował, że stałam się już tą osobą z drugiej strony barykady, bez sensu. A ja tak jestem w centrum i myślę, widzę też te potrzeby, kiedy ludziom może się też zwyczajnie feminatyw nie podobać, bo on ma, niektóre mają te końcówki K, tak, dyrektorka, aktorka, lekarka, K występuje też w zdrobnieniach, niektóre kobiety nie czują się tak docenione, będąc dyrektorką, niż panią dyrektor. I okej, w tych feminatywach chodzi też o to, żeby mówić tak, jak sobie życzy dana osoba. Tylko o tyle chodzi. Czy to naprawdę jest takie trudne? Nie, ja się z tobą zgadzam, wiesz, tylko ciekawy byłem twojej, twojej bardziej osobistej oceny. Tak to widzę, tak to ja też widzę. Sobie często język łamie, znaczy zastanawiam się w ostatniej chwili, jak powiedzieć. Wiesz, miałem tak, że często mając spotkania autorskie w bibliotekach, zawsze pisałem, jak proszono mnie w danej bibliotece, żeby podpisać egzemplarz, to pisałem czytelnikom. No i potem stwierdziłem, kurczę, trzeba pisać czytelniczkom, zwłaszcza, że większość czytelników to przecież kobiety. No ale wiesz, w każdym egzemplarzu czytelniczkom i czytelnikom. Więc jak już mnie ręka bolała, to wracałem do tych czytelników. Znaczy, codziennie się zastanawiam nad zastosowaniami. Ja też, kiedy pisałam swoją książkę o książkach, literatura, to też w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że zwracam się do czytelnika. I już słyszałam ten alarm w głowie, że jak to Paulina, więc wymyśliłam, że niektóre rozdziały to będą rozdziały, w których zwracam się do mężczyzny, w innych zwracam się do kobiety, a w innych do liczby mnogiej. Jakoś tak wyszłam z tego, rozwiązałam tę sytuację, ale to też jest moment, w którym trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby każdego ująć, żeby nikogo nie pominąć, żeby każdy czuł się właśnie tak zaopiekowany. I jest coraz trudniej, tak. Już takie te automatyczne rozwiązania dzisiaj są boomerskie i trzeba uważać i trzeba też dowiadywać się, co się w tym języku zmienia. Ja na przykład swego czasu kończyłam często posty na fanpage'u pisząc hołk. No i potem dowiedziałam się, że nie wypada, dlatego że to jest element kultury danego narodu, danej społeczności, grupy. Amerykanów już nie można powiedzieć, że Indian, tak, rdzennych Amerykanów albo pierwszych Amerykanów. Więc to też było dla mnie takie zaskakujące, że ej, to przecież ja nie robię tego po złości, ja się nie śmieję, tylko wykorzystuję zupełnie neutralnie, może lekko żartobliwie, no ale po czasie zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście dla kogoś to może być ważne, więc dlaczego ja to zamieszczam w jakimś takim lekkim poście? To może się komuś nie spodobać i myślę, że tego typu rzeczy będę się uczyć do końca życia, że to się będzie cały czas zmieniało, będziemy się dowiadywać różnych rzeczy, uwrażliwiać się, uświadamiać sobie różne rzeczy i to się nie skończy. Tylko oczywiście ktoś, kto może nas teraz oglądać, będzie się zastanawiał, no dobra, ale za chwilę właśnie nie będzie można sobie pozwalać na żarty, taka policja językowa będzie funkcjonowała, że w zasadzie kabarety przestaną mieć sens, czy też stand-upy, czy też roasty, tego nie będzie, bo każdy może czuć się w dowolnym momencie urażony. I ja niestety nie znam rozwiązania w tej sytuacji. Ostatnio prowadziłam live makijażowy u siebie na Instagramie i powiedziałam, że drażniły mnie dziewczyny, które na festiwalu zamiast słuchać Kaśki Sochackiej, to rozmawiały o tym, że ich znajoma jest na działce i zachowuje się jak jakaś starszy człowiek, a powinna być tutaj z nimi i zagłuszały mi tę Kaśkę. I się zastanawiałam, czy powinnam zwrócić im uwagę, czy jednak takie zwrócenie komuś uwagi, dziewczyny, jak chcecie sobie porozmawiać, to idźcie dalej. W twoim wypadku byłoby od razu chamica. Ale ja to nazwałam, nie chciałam być taką babą po 50, mając na myśli mental, a nie kobiety po 50, bo mnie się kojarzyło to z sytuacją na przykład w kościele, kiedy czasami za głośno z koleżankami rozmawiałam w tym kościele, zawsze takie panie, no starsze, po prostu starsze panie, krzyczały na nas, dziewczynki, jak chcecie porozmawiać, to nie jest miejsce w kościele. Ona oczywiście miała rację, ale jakoś tak sobie zakodowałam takiej kobiety, która ma wiecznie pretensje, jest taką kobietą dojrzałą. No i
jako skrót myślowy powiedziałam taką babą po 50. I tu nie chodzi, jeszcze raz podkreślam. I obraziłaś baby po 50. Tak! Oczywiście! No jedna pani powiedziała, Paulina, to było niefortunne sformułowanie. Ja mówię, miła pani, ale tu nie chodzi o kobiet. Można mieć 20 lat i być babą po 50, bo tu chodzi o mental, zachowanie, a nie ten wiek. Ale to nie dociera do tych ludzi. Oni się czują bardzo, bardzo urażeni. I ja głupieję w takich sytuacjach, drogi Marcinie. Ja nie wiem, co mam robić, bo ja wiem, że intencje miałam czyste, że chodziło mi o zachowanie, a nie o grupę społeczną, ale to nie dociera. Miałem... Jesteś starszy, jesteś mądrzejszy, powiedz mi, jak żyć. Nie, nie, jestem zero mądrzejszy, ponieważ dokładnie taką samą historię miałem, pisałem w jakimś filmie, napisałem o szurniętej matce głównej bohaterki i natychmiast poleciało, że żadna szurnięta dwubiegunowa, opisy choroby i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu trochę się zaparłem. Nie, 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 wręcz przeciwnie. Znaczy zmieniłem treść posta na Facebooku, wiesz, jakieś użyłem neutralnego określenia. Wyparłem. Wyparłem, tak? Wyparłem? Sam siebie? Wyparłem się sam. No w każdym razie nie poszedłem w zaparte. Dobra. Nie poszedłeś zaparte. Z ciebie mi się język w głowie miesza. A mnie też się miesza. Więc mówi, że to się nigdy nie skończy i się pewnie... znaczy jest coraz ciężej, dlatego że jest coraz więcej tych grup wrażliwości, nie wiem jak to inaczej określić, coraz więcej mniejszości, które się domagają swoich praw. Język staje się polem minowym, a ty jesteś na tym froncie. Język jest coraz bardziej tematem politycznym. I wspomnieliśmy, dobrze, feminatywy. Dla mnie na przykład wielkim problemem jest z kolei, nie wiem jak to nazwać, nawet jeszcze zaraz podpadnę za używanie niewłaściwych terminów, ale język niebinarny. Inkluzywny. Nie, kwestie, wiesz, płci, ono. Tak, 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 tak. I ja tutaj mam, znowu można powiedzieć, dziad po 50. I tu się we mnie już gotuje. To znaczy buntowniczo. Odmawiam używania, to feminatywy rozumiem. Tego języka nie rozumiem. Znaczy, już to uważam, że no trochę jakbym oglądał sketch Monty Pythona, a nie słuchał języka polskiego. Ale to mówię. Dziad po 50. Brzmi to zaskakująco, te dukaizmy, robiłum, poszłum, poszłuś. Ja poszłam. Właśnie to też jest bardzo trudne. Ja się też dopiero teraz tego uczę. No ale dajmy na to byłum, byłuś. Był. Byłom, byłoś, było. Kiedyś ktoś w 2003 roku chyba zapytał Radę Języka Polskiego, czy byłom, byłoś, słoneczko, byłoś, drogie słoneczko, byłoś, czy to jest systemowe. I sporo językoznawców odpowiedziało, że tak, jest to systemowe, gdybyśmy tak chcieli mówić. Jest to forma potencjalna, bo nie ma jej w użyciu, ale gdybyśmy tak chcieli mówić, to może być. Myślę, że dukaizmy też by się zmieściły w tej kategorii, ale brzmi to kosmicznie. I kiedy ja mam różne warsztaty z firmami na przykład, które wdrażają prosty język, to mówię im o tym języku inkluzywnym i sama słyszę, jak to brzmi czasami, bo Jacek Dukaj w swojej powieści wymyślił właśnie dukaizmy, które występowały tylko w czasownikach, no ale nie było ich w rzeczownikach, czyli na przykład nie mogłam powiedzieć, że jestem vlogerku albo autorku, no a osoby, które zajmują się autoru nawet, a osoby, które zajmują się językiem inkluzywnym, stwierdziły, że nie ma przeszkód, żeby rzeczowniki nie kończyły się tak, więc właśnie powstają takie teksty, imię i nazwisko, autoru, astronautu, nie wiem, tam polityku chyba by było. No i brzmi to, jak to brzmi. Dziwnie to brzmi, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia czasu, częstotliwości użycia, rozpowszechnienia. Może tak być. Ja się sama temu przyglądam i sama widzisz, jak ja o tym mówię. Nie siedzę w tym temacie, więc się zastanawiam. Ja poszłam, poszłuś, troszkę jak poszłem to brzmi, ale przyglądam się temu, obserwuję, patrzę, co się z tym dzieje. Na pewno jest tak, że kiedy język jest tak z góry sterowany, na przykład, no bo uznaje się, że te inkluzywne formy, niebinarne formy, neutratywy, one są wdrażane przez daną grupę, no to grupa po prawej stronie, na przykład barykady, nie przyjmie tego najprawdopodobniej. Jeszcze nawet nie po prawej, to jest, wiesz, znaczy... Po prawej to już taka radykalna grupa, ale są też osoby, którym to się nie podoba, one tego nie przyjmą. Nie, to się u nich nie zmieni. I, no i myślę, że to też trzeba przyjąć, nie. Tak?
Nie da, w języku nikomu niczego nie można narzucić. To jest jedna bardzo ważna rzecz. My sami podejmujemy decyzje za każdym razem, jakich form używamy. Językoznawcy, właśnie profesor Bralczyk, Miodek, wszyscy bardzo popularni, oni mogą sugerować, oni mogą się dzielić swoją wiedzą, oni mogą przed czym przestrzegać. Rada Języka Polskiego też może coś sugerować, może opisywać tendencje i twierdzić, że to są tendencje niepokojące, ale i tak ludzie mogą pójść ze swoim językiem w innym kierunku, no bo to użytkownicy języka będą decydować. Więc ty możesz zdecydować, że język inkluzywny w niektórych przypadkach, ten niebinarny dla ciebie to tłumacz, ale inna osoba to będzie dla niej naturalne. I chodzi o to, żebyśmy my ze sobą nie walczyli, tylko przyjęli różne perspektywy. Wrócimy zaraz do języka, ale chciałem sięgnąć do notatek, żeby się nie pomylić. Powiedz mi, dlaczego Komarów został pozbawiony praw miejskich 13 stycznia 1870 roku? Najprawdopodobniej przez to, że mieszkańcy Komarowa wzięli udział w powstaniu styczniowym. To była kara. A zapytałem o to szanowną gościnię, bo się w Komarowie wychowała, tak, na Zamojszczyźnie. Tak. Jak się dorastało w Komarowie? No, rozbawiłem panią, nie wiem dlaczego, ale rozbawiłem, dobrze. Nikt mnie o to nie pytał, a pamiętam, że pierwszy... Wreszcie! Pierwszy skandal powstał w związku z moim pochodzeniem, dlatego że udzieliłam wywiadu pewnej dziennikarce właśnie z Zamojszczyzny i opowiedziałam jej całą swoją historię, że się urodziłam w Tomaszowie. I wszystko tam było powiedziane, ale tytuł tego artykułu w tygodniku, który jest przez niemal wszystkich mieszkańców mojej miejscowości rodzinnej, kupowany przez gminę, prenumerowany, w gminie pracuje moja mama. Tygodnik Zamojski? Tak, no to tam był tytuł Paulina Mikułas Tomaszowa Lubelskiego. I kiedy moja mama szła do pracy, to sześć osób zwróciło jej uwagę na to, dlaczego twoja córka wstydzi się korzeni, więc moja mama... Bardzo mi miło, że... Tak, dlatego moja mama już dotarła do tej pracy ze łzami w oczach, zadzwoniła do mnie i powiedziała, co to w ogóle jest. Ja mówię, no nie wiem, no ja tak nie powiedziałam absolutnie. Z Tomaszów może w piękne miasto, ale ja się tam tylko urodziłam i raz buty kupiłam. Ale nie jestem związana z tym miastem, natomiast no Komarów, Zamość jak najbardziej. To są bardzo ładne tereny i mam dużo dobrych Komarów wspomnień. Pozbawiony praw miejskich za powstanie styczniowe, ale czy ma bardziej strukturę miasteczka czy wsi? Miasteczka, bo tam jest i gmina, i apteki, i kościół, i straż pożarna, więc to jest takie małe miasteczko, malutkie. Ale cały czas mimo wszystko czułam, że jestem tam na chwilę i to nie jest moje miejsce, więc... Dlaczego? No tak mi wewnętrzny głos podpowiadał. Siostry mojej mamy mieszkały w Warszawie albo pod Warszawą i kiedy odwiedzałam je tutaj, pamiętam, że kiedyś mając chyba 6 albo 7 lat, byłam właśnie u cioci i potem ciocie mnie i mamy odprowadzały na pociąg i kiedy wjeżdżałam na dworcu centralnym po schodach ruchomych, to była decyzja podjęta właśnie wtedy, że okej, ja tutaj będę mieszkać. I pamiętam te schody, które tak się ruszały, ja na nie patrzyłam i wtedy sama sobie w głowie powiedziałam, ty tutaj będziesz mieszkać. No i od tamtej pory... To miło, że zapamiętałeś tamtych czasów schody ruchome, a nie smród na centralnym. Nie, nic mi tam nie śmierdziało. Wszystko prawda? Mi, jakąś taką, taką smażeniną mi tam pachniało. Marzenina ale... to pikuś tam, wiesz. No wiem, ale nie, zapamiętałam te schody i naprawdę poczułam, że to jest moje miejsce i przez nie moje decyzje znalazłam się w innej miejscowości, w innym regionie Polski, ale kiedy już dorosnę, będę miała 18 lat, wyjadę na studia do Warszawy i właśnie tak się stało. I ta Warszawa jako perspektywa to było, tak, jak szłaś do liceum w Zamościu, tak, to też... Gimnazjum, liceum, cały czas Warszawa z tyłu głowy, że tak posłużę się kalką z języka angielskiego. Tak, więc troszkę się męczyłam w tych rodzinnych stronach, bo wiedziałam, że to jest faza przejściowa, a trwała dość długo, bo tak 13 lat, 14 lat, jakoś tak. A ile jest Komarowa do Zamościa? 20 kilometrów, około 20 kilometrów. PKS-em dojeżdżałeś? Czy byłeś... Tak, tak, z autobusem takim dojeżdżałam. O której wstawałaś? 6:20. Fajnie, zimą, nie? Wspaniale, było jeszcze ciemno, gdy pojawił się lód, to 50 na 50 dojedziesz, nie dojedziesz, może się zabijesz, może zginiesz w tym autobusie. Miejsc nie było, trzeba się było cisnąć. No, to był moment fatalny. Liceum to był najtrudniejszy moment w moim życiu. Dlaczego? Poza tym, co powiedziałeś? Tak, że był męczący.
nauka była trudna, ja wiedziałam, że muszę zdać dobrze maturę, żeby wyjechać, więc to nie było tak, że byłam tu i teraz. Ja cały czas wyprzedzałam swoje życie i żyłam przyszłością, więc wiedziałam, że muszę sobie dobrze z tym egzaminem poradzić, żeby zrealizować swoje wielkie marzenie, a w tym liceum nie było mi łatwo. Chodziłam do dobrego liceum, do liceum numer 3 i no, ten materiał był dość duży. Nie umiałam się uczyć, nie miałam mądrej osoby, która mi powiedziała: hej, olej biologię, olej geografię, skup się na polskim, skup się na angielskim, skup się na historii i po prostu są dla ciebie najważniejsze przedmioty, reszta nawet na trójkach dojedziesz. Ale wtedy wydawało mi się, że ja muszę być ze wszystkiego dobra, bo to liceum ogólnokształcące i tę wiedzę muszę mieć. No dzisiaj już wiem, że to nie do końca tak było. A gdy kończyłam liceum, no to zmarł mój tata, więc ta ostatnia klasa maturalna, no to już w ogóle był emocjonalny taki gulasz i ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Także liceum, najtrudniejszy chyba czas w moim życiu, studia, no to już. A kim był tata? Z wykształcenia nauczycielem, ale nie pracował w zawodzie. Co robił? W ostatniej fazie to sprzedawał lody. Więc cierpiałam z tego powodu, bo przychodzili do mnie moi koledzy i mówili: Paulina, zrób mi loda. No tak, to rozumiem wieku. Wiek nastoletni, więc no niestety decyzje moich rodziców miały dość duży na mnie wpływ, a niestety nie byłam na takiej stopie zaprzyjaźnienia z moimi rodzicami, mogłam tak powiedzieć, żeby im powiedzieć, żeby im wyznać, że ja się muszę zmagać z takimi trudnymi rzeczami, więc musiałam jakoś sama sobie. Ile miałaś lat, jak słyszałaś te teksty? 13, 14. Pocieszę cię. Znaczy nie wiem, czy to jest pociecha, ale może się uśmiechniesz przynajmniej. Byłem w 8 klasie, niewinnym w sumie chłopcem. Poszliśmy na wycieczkę szkolną i pewna koleżanka jadła loda. I kolega spytał, nieważne imię, dasz polizać? A ona powiedziała: nie chce mi się majtek zdejmować. I powiem ci, że dla mnie wówczas to było... Świat stanął. Ale tak a propos właśnie ojców, to gdy słucham rozmów z tobą, których wywiadów, których ty udzielasz i opowiadasz o swojej rodzinie i właśnie o swoim tacie, no to tak czasami ci zazdroszczę, muszę powiedzieć, bo jednak no był dla ciebie twój tata dużym wsparciem i też zawód miał konkretny, otwierający dużo drzwi. To wydaje mi się, to jest przede wszystkim żył dłużej. No, ale też mógłby trochę dłużej żyć, ale tak, rzeczywiście, miałeś go przez dłuższy czas niż ja. No więc utrata taty w takim wczesnym wieku, no to był duży cios i ja pamiętam, że tata był trochę takim strażnikiem w naszym domu, bo on był choleryczny, on każdemu mówił wprost, co myśli, był najmądrzejszy, naprawdę był bardzo mądrym facetem, tylko z problemami, więc nie wszystko mu się w życiu udało, więc kiedy on umarł, to tak wszyscy zaczęli z naszego domu przychodzić i czułam się tak, jakby ktoś zdjął ścianę frontową z mojego domu i tak wszyscy, i tak mieszkam sobie, żyję na widoku od tamtej pory. No a potem właśnie jak poszłam na studia i nie wiem, brałam kredyt, kupowałam pierwszy samochód, to są takie chwile, kiedy dziewczynie młodej bardzo brakuje taty, bo właśnie tak człowiek siedzi i mówi: kurde, siedzisz tam, a mógłbyś mi pomóc wybrać te pieprzone kafelki. Bo tym się właśnie teraz powinieneś zajmować, a nie tam sobie fruwać. Także był taki moment, że właśnie szukałam tego taty w różnych ludziach, nawet których spotykałam zawodowo. No ale dzięki terapii doszłam do wniosku, że nie, to już się nie wydarzy, nie szukaj, bo nikt ci go nie zastąpi. Ej, było tutaj kiedyś tak płaczliwie, bo mam teraz łzy w oczach, więc przepraszam, jesteśmy w Melinie. Wiesz? Nie, nie, nie kapię jeszcze, jakby co to będę tak, żeby mi makijaż nie spłynął. No, bywało. Bywało, no okej, okay. Ta utrata właśnie taty dla dziewczyny w młodym wieku niesie ze sobą dużo, wiele konsekwencji i to, że poszłam na terapię, jestem bardzo sobie wdzięczna, że poszłam na terapię. Naprawdę. A twoja decyzja? Moja decyzja. Moja decyzja, poszłam w wieku 24 lat, ja wiedziałam, że pójdę od, bo pierwszy raz miałam do czynienia z psychologiem mając kilka lat i to była bardzo miła pani, więc ja już wtedy, mając 5 może lat, wiedziałam, że kiedyś do tej pani trafię, znaczy nie tej, tylko takiej pani. No i moment przyszedł, kiedy miałam 24 lata. Wtedy czułam, że właśnie w moim życiu nic nie jest tak, jak trzeba. Czułam właśnie znowu, jakbym wirowało w głowie i gdybyś mnie zapytał, na co chcesz iść do kina, to bym ci nie potrafiła odpowiedzieć, bo nie wiedziałam. No i to był ten moment, kiedy poszłam i miałam... Ta terapia moja trwała bardzo długo, bo indywidualna 7 lat, a potem jeszcze poszłam na 1,5 roku grupowej
No, uratowało mnie to naprawdę. Gdybym nie poszła, najprawdopodobniej zachorowałabym na jakąś depresję straszną, ale dzielnie przez te 8,5 roku walczyłam i walczyłam tak o siebie i o takie lepsze życie dla siebie. A dzisiaj, tak mi przyszło do głowy, ale zapytam, jak dzisiaj, nie wiem, idziesz na lody, widzisz lody, to masz myśli jeszcze, czy... Porównuję te lody, bo my sprzedawaliśmy bardzo dobre lody. Lody włoskie, lody włoskie, ale też lody tradycyjne, ale włoskie to jednak w moim serduszku są. I kiedy kupuję lody, to zawsze smakuję i myślę sobie, przypominają te nasze, czy nie. Ale, jeśli przypominają, to dobrze. To były lody, znaczy tata sprzedawał do lodziarni, czy miał lodziarni? Nie, miał lodziarnię. Miał lodziarnię, te włoskie lody robił sam w takich maszynach, a te tradycyjne, no to kupował. A umiesz lubić? Nie. Lody. Lodów nie umiem, nie lubię, też się przejadłam nimi. Czasami mam ochotę na lody, ale to nie jest mój pierwszy wybór. Mhm. I na przykład byłam w Rzymie po raz pierwszy w kwietniu i nie zjadłam tam lodów. Chociaż to chyba jakaś potwarz i ogromna skucha. Powinnaś nadrobić, tak? Nadrobię to, ale to nie był mój pierwszy wybór. Jednak poszłam w makarony, w pizzę. W arancini. Canoli. Boskie. Tak. No proszę, zupełnie miałem inny plan rozmowy. No przepraszam, ja tak potrafię. Nie, zacznę właśnie, gadać. Właśnie super. Tak? To jest najpiękniejsze, wiesz, sztuka improwizacji. A ja się muszę zapytać, a mama? Mama czym się zajmuje? Mama jest kierownikiem opieki społecznej, pomocy społecznej, przepraszam, pomocy społecznej, bo to jest też zmiana nazwy, tak jak ochrona zdrowia, służba zdrowia, tak tutaj nie opieka, tylko pomoc społeczna, jest kierownikiem. Powiedz jeszcze, straszna praca. Ty jesteś, jak to się mówi, wiesz, freak control, bo tak. Kilka razy zauważyłem, że mówisz, że coś zaplanowałaś, co miało nastąpić 500 lat później, tak? Zawsze musisz mieć wszystko poplanowane? Musiałam. Teraz... kilka miesięcy temu trochę się moje życie zmieniło, więc chyba zaczęłam puszczać. I pamiętam, że właśnie moja terapeutka mówiła, że ona czeka, kiedy ja się spóźnię na spotkanie. A ja nie wiedziałam o co, jak się spóźnię? Przecież po pierwsze to brak szacunku, po drugie moje pieniądze, więc ja muszę być. I teraz wiem, o co jej chodziło, bo ta terapia, ona pracuje jeszcze przez kolejne lata. Jej chodziło właśnie o to, żebym puściła tę kontrolę. Więc chyba powoli puszczam. I widzę to na przykład po tym, że potrafię się pobrudzić jedząc. A ja kiedyś nie pozwalałam sobie na coś takiego, no bo jak będę siedzieć jak świnia, brudna, więc wszystko tam. A teraz coś mi kapnie, mówię, dobra. Kiedyś też bałam się jeździć samochodem, daleko sama, no bo nie mam kontroli nad wszystkim, nie wiem, kto mnie mija, nie wiem, czy jakiś pijany nie jedzie, więc to były zbyt stresujące sytuacje. Teraz jadę, po prostu siadam do samochodu i jadę. Więc dużo się zmienia, puszczam, to na pewno kwestia wieku, to na pewno kwestia terapii i na pewno kwestia tego, że korzystam z pomocy psychiatry, bo w pewnym momencie już się zajechałam, przepracowałam, wypaliłam, że już żadna terapia by mi nie pomogła, tylko farmakologia. No i to właśnie powoduje, że tak jakby mój mózg przestał się lękać i moje myśli stały się o wiele bardziej krystaliczne i wyluzowane. I ja też jestem o wiele bardziej wyluzowana. Dawniej stresowałabym się bardziej, jadąc na spotkanie z tobą. Teraz myślę sobie, no co, przyjadę, pogadamy, będzie fajnie. No tym, że jednak muszę mówić właśnie ładnie, bo ludzie słuchają, potem mnie oceniają, ja nie mogę popełniać żadnych błędów, już się tam zestresowałam, że pomyliłam Monika Kazika. A teraz sobie myślę, no tak, no dobra, to cię rozluźnię. Pomyliłam. Daj jakąś najkoszmarniejsza wtopa, jaką pamiętasz, językowa, taką, którą na żywo, na nagraniu. Nie, na nagraniu, na żywo nie, ale ostatnio właśnie w wyniku tego luzu zapytałam mojego oblubieńca, byliśmy w Biedronce i zapytałam go, co, poszłeś do serów? To mi się podoba. I on do mnie, tak, Paulinka, poszłem do serów. Ładne, ładne. To słuchaj, na początku właśnie powiedziałaś o triggerze. Jak rozumiem, akceptujesz stosowanie anglicyzmów? No z umiarem. Właśnie. Gdzie stawiasz sobie granice?
sobie, bo podkreślam, że to, że ja stawiam sobie jakąś granicę, to nie znaczy, że oczekuję od wszystkich, ale wydaje mi się, że na przykład korpomowa przerzucana do życia codziennego to trochę razi, więc nie wyobrażam sobie, że bryfuję siostrę w kontekście urodzin, na przykład naszej mamy, albo coś one muszą zrobić ASAP. Żartobliwie mogę tego użyć, ale tutaj to już nie. I kiedy mamy polski odpowiednik, to ja nie czuję potrzeby. Na przykład wolę się skupiać niż fokusować. Kiedy się z kimś zgadzam, to raczej mówię właśnie, a nie dokładnie, co jest kalką z exactly. Ale to nie znaczy, że innym będę wmawiać. No tam czasami jednemu kumplowi, który za dużo tego mówił, dokładnie, to powiedziałam, a właśnie, żeby zasugerować, że czasem można tak. Uśmiechałem się 100 lat temu, czyli chyba ci jeszcze na świecie nie było. Nie było. Mówiłem non-stop dokładnie, widząc. Moja mama, nie mogąc się uporać z tym, zaczęła każde moje zdanie mówić dokładnie i po prostu, wiesz, 2 dni i mnie wyleczyła z tego. Oczywiście wpadłem w inne uzależnienia językowe, ale tu chciałem cię zapytać o to, co cię wkurza językowo. To już troszeczkę zacząłeś temat. Ja powiem tak, że na mnie jak płachta na byka na przykład działa używanie dedykować w znaczeniu tym, właśnie to przyszło z korpo tak. I teraz wszystko jest, nic nie jest przeznaczone albo adresowane. Albo dla, po prostu. Wszystko jest dedykowane. Ja po prostu, jak słyszę dedykowane, to mi po prostu żyły zaczynają chodzić. Ale też na przykład, nie wiem, w tym świecie tych mediów współczesnych, na przykład, że ktoś, wszyscy grzmią, zauważyłeś? Że pada deszcz, zagrzmiał, grzmi Marcin Meller. Znaczy, że ja rozumiem, o co chodzi, podkręcanie emocji, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko ten grzmi, tamten grzmi. Albo jaśniej się nie da. Kurde, w co drugim akapicie, wiesz, jaśniej się da. To są moje. Czyli moda w języku cię drażni. Takie słowa, które stają się modne, wszyscy ich zaczynają używać, chociaż można to powiedzieć to samo. W przypadku jaśniej się nie da moda, w przypadku grzmi i moda i bezsensowne zastosowanie, bo w 70% nikt nie grzmi, tylko po prostu mówi, nawet nie krzyczy, tylko mówi, a dedykowany, no to już jest... A to też moda. Moda. A co ciebie drażni? Mnie drażni mówienie ludziom, kobietom, wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom. Nie om, on. Zamiast... ludziom, w drugą stronę. I to jest plaga. Może się skończyć tak, że będziemy mieli zmieniony wzór odmiany przez przypadki, bo to om zostanie wyparte przez on. Czyli wszystkim dzieciom życzę miłych wakacji. Gdy ja to słyszę, to naprawdę... A ja mam drugie, jak ja słyszę, jak ludzie mówią, że... Ale to jest akurat regionalizm. To jest wymowa regionalna. A skąd to jest? To jest centralna Polska, Łódź na przykład, Radom, Kielce i też chyba Wielkopolska. Regionalizm, rozumiem, ale trzeba pamiętać, że ci ludzie zostali wychowani w regionie, w którym tak się mówiło, więc nie ma sensu z tym walczyć, bo to jest jakaś ich tożsamość. I tutaj też pojawia się pytanie, na które nie do końca umiem sobie odpowiedzieć, czyli są takie grupy, które twierdzą, że dlaczego język ogólny jest lepszy od regionalnego. Moim zdaniem on nie jest lepszy, on służy do innego celu. No, Polska składa się z różnych regionów, mówi się różnie. Czasami ja nie zrozumiem Kaszubów. Ja nie zrozumiem Ślązaków. Ale to jest coś innego, no to wiesz, no, Ślązacy, Kaszubi. Ale nawet czasami i łódzkiej gwary nie zrozumiem. Poznańskiej też nie zrozumiem. Jak na Podlasiu dla mnie ukradli rower, to ktoś nie ma w ogóle roweru, czy ma rowery dwa? To ładne, Mak. Ładne. I chodzi o to, że ten język ogólny stanowi taką klamrę, która łączy te wszystkie regiony i powoduje, że kiedy pojawiają się komunikaty na przykład w telewizjach albo w radiu, które są do każdego obywatela, no to używa się tego języka, żeby każdy to zrozumiał. Więc nie do końca rozumiem te dyskusje, ale właśnie i odpowiedz mi na to pytanie. Kiedy mamy dziennikarkę na przykład, która pochodzi z tego regionu i mówi z tą dziewczyną i tak dalej, no to ona powinna się, występując w programie telewizyjnym, wyrzec tej swojej regionalnej wymowy i stosować ogólnopolską, czy nie? Jak to tak, mimo wszystko wyrzec, tak.
To znaczy, wydaje mi się, wiesz, w polskim języku jest, że jest mało w sumie tych regionalizmów. Są przecież, wiesz, kraje, gdzie po prostu jest multum. No jednak jest coś takiego, jak są być może akcenty różne, natomiast jednak jedna ta wspólna mowa powinna być. Znaczy, znowu, wracamy do początku rozmowy, grząski grunt, zaraz ktoś się obrazi. Ale dobrze, rozumiem twój punkt widzenia i faktycznie trochę z innej perspektywy na to można spojrzeć, ale jednak bym rugował, to om. Zresztą ostatnio słyszałem... Mocnych słów używasz, rugował, wyrzekł. Zachęcałbym do tego, żeby korzystać z form ogólnopolskich. Słyszałem ostatnio cenionego przeze mnie bardzo dziennikarza, który mówi coś i mówi, wiem, staram się poprawić wiele rzeczy, między innymi walczę z tym, że mówię om, końcówki. No i przyznaję, że tak jak bardzo cenię jego twórczość i to, co robi, strasznie mi to przeszkadzało, kiedy słuchałem jego bardzo merytorycznych audycji, kiedy było to om, om, om. No widzę, że on ma też świadomość, to kibicuję mu, tak? Więc... Nie jest to prosta sprawa, to nie jest zero-jedynkowe i właśnie mam takie rozkminy sama i się zastanawiam, czy w ogóle moje opowiadanie o języku w internecie dzisiaj ma jeszcze sens, bo ja tak wielu rzeczy nie wiem. Zaraz damy dowód. Wolisz najpierw o wołaczach, czy o penisie i pochwie? A to już, up to you. Dobra, wołacz będzie krótszy. Dobrze. Up to you. Niebiosa, olo. Ja lubię język angielski, ja wtrącam, bezczelnie to robię. Ja też. Ale to wszystko... To ja sam używam, ładne to jest. Wołacz. Jest tak, że mam jakąś atawistyczną awersję, kiedy ktoś się do mnie zwraca w wołaczu. Marcinie. Mój kolega, znany pisarz Zygmunt Miłoszewski, kiedyś z właściwą sobie subtelnością powiedział, ale wiesz, debilu, że to jest poprawna forma po polsku. Marcinie, a nie Marcin. Na co ja mówię, teorię to ja znam, natomiast jak ktoś do mnie mówi Marcinie, to aż się, no nie, gotuje to przesada, ale... no i teraz, jaki jest twój stosunek do imion w wołaczach? Czy należy jednak używać Paulino? Paulina. I tutaj znowu wracamy do inkluzywności i do tych feminatywów. Jeżeli ty nie lubisz Marcinie, to... Marcinie powiedziałeś. Jeżeli nie lubisz Marcinie formy... A, Marcinie, bo myślałem, że powiedziałeś do mnie Marcinie, Paulino. Nie, to twój... Oczywiście w relacji z panem Zygmuntem możecie się od chamów wyzywać i nikt nie ma prawa w to ingerować. Ale dam debilu... Debilu też wołacz ładny. Chodzi o to, że inkluzywność polega na tym, że kiedy mówisz, że nie lubisz tej formy, Marcinie, to byłoby miło, gdyby pan Zygmunt powiedział, znam zasady języka polskiego, ale szanuję twoje zdanie i szanuję twoją potrzebę, więc będę ci mówił Marcin. I to jest wtedy inkluzywność, my nic złego nie... To na odwrót, ale używanie mianownika nie traktujesz... Nie, bo tendencja jest taka, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o odmianę imion, to mamy wołacz zrównany mianownikowi. Rzeczywiście tendencja jest taka, że ludzie tak chcą, tak wolą, bo w moim przypadku, kiedy słyszę Paulino, to zastanawiam się, co przeskrobałam. I idę z lękiem i z trwogą w sercu, bo to brzmi tak, o Paulino. Być może to też właśnie jakaś naleciałość z dzieciństwa, nie wiem. Tylko mogę do siebie Lola mówić. No. Lola? Ktoś Lola? Nie, dlaczego nie? Lola? A nie wiem, wiesz, bo miałem kiedyś koleżankę Paulinę i na nią mówiłem Lola. Możesz mówić Lola. No serio Lola. Nawet mogę po nazwisku, to była Paulina Młynarska, znana. Wspaniale. Ale to ona chyba się podpisywała w naszej korespondencji Lola. Twoja Lola swojego czasu. Znaczy, w przyjacielskim sensie. No dobrze, zostawmy Lolę. Żeby była jasność, wołacz nie zanika. Bo ludzie mówią, Paulino właśnie, dlaczego nie używasz imion wołaczu, przecież wołacz nam zanika. No nie, bo jak się wyzywamy, to się wyzywamy wołaczu. Właśnie ty debilu, ty durniu, ale też ty córciu, kochanie, przy okazji tych pieszczotliwych określeń. Wołacz tutaj sobie radzi nieźle. To penis i pochwa. No, temat szerszy. Czy zgadza się, bo jest taka szkoła. Temat szerszy w kontekście pochwy. Wiesz, jest wielu mądrych ludzi, którzy mówią, że polszczyzna w ogóle ma problem z seksem. Znaczy, że, tak. Że się ciężko... Ja tu połączę dwa tematy, ale rozdziel mi je, proszę. A mianowicie, że w ogóle, co jak na przykład się śledzi literaturę polską, ale w ogóle też takie dialogi, no, że opisy na przykład seksu po polsku, że w ogóle
sama ta czynność, no wiesz, uprawiać miłość, okej, bardzo ładnie. Uprawiać seks, tak trochę technicznie, wiesz, ruchać się, dymać, to już jest wulgarnie, tam wulgaryzmu to akurat jest mnóstwo. Z drugiej strony właśnie mówię, ten penis pochwa, daj mi słowa normalne, no, penis i pochwa, no to jak z podręcznika medycznego. Akurat penis lubię. Penis jest lepszy niż pochwa. Jest. Bo tu w sumie jest, wiem, że z kolei wiesz, na przykład jest duże lobby za cipką, tak? Że, tak? Żeby odwulgaryzować cipkę, cipka jest fajna. Tak, cipka jest super w ogóle. Mhm. Przynajmniej ale nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. No i znowu, ale ten penis okej, okay, no kutas to już jest wulgarnie, już tam fiut jeszcze spoko, ale chuj to już strasznie, no a ta tak. Cipka nie będę tam szedł dalej. Mhm. Dobra, pogadałem, to teraz, czyli mamy dwie sprawy, seks i... Tak. Cipka i penis. Rozmawiałam kiedyś na ten temat z profesorem Lwem Starowiczem i profesor mi powiedział, że to nie jest prawda, że my mamy językowy kłopot. Dlatego, że możemy mówić jak chcemy i nawet nagrałam o tym odcinek. No bo rzeczywiście mamy określenia typu penis i penis jest super i do penisa raczej nikt nic nie ma. Zazdroszczę wam penisów właśnie. W przypadku kobiecych narządów... Robimy takie szorcika, wycinamy to. Dobrze. W przypadku kobiecych narządów mamy waginę. Medycznie bardzo, prawda? My, ale jak, nobliwie, tak. Ale jak powiemy vagina, niektóre dziewczyny mówią vagina, mamy wulwę, ale to jest to określenie tak. Tych zewnętrznych. Mamy joni na przykład, bardzo ładne. No nieładne, moim zdaniem srom. Powinniśmy z tego zrezygnować, tym bardziej, że srom to też wstyd. Nie tak. Podoba mi się. Samotna porażka. Tak. Kiedyś analizowałam język blogów erotycznych, dlatego że chciałam się dostać na doktorat. No dostałam się, ale zrezygnowałam po roku i brakowało mi punktów z konferencji. I koleżanka mnie zaprosiła na konferencję i wpadła na pomysł, że mój referat będzie o języku blogów dla dorosłych. I co się okazało, że mężczyźni opisywali seks pieszczotliwie. Tutaj cipka, tutaj soczki, takie właśnie pieszczotki. A kobiety na ostro, rżnięcie, posuwanie, ssanie, lizanie. I, no, przeczytałam tego z 50. I właśnie to mi wyszło z tej analizy, więc można właśnie i tak pieszczotliwie i można tak, można neutralnie uprawiać seks, kochać się, bzykać się. I przede wszystkim para może sobie wytworzyć własny kod. I co tam znalazłeś? O jest! Daj, to jest niekończąca się, daj, słuchaczom, na przykład widzą. Na penisę jakiś zaganiacz. Zaganiacz wiadomo. Już tego nie pamiętam, musielibyśmy to puścić, w opisie możemy dać, ja to wypiszę. Ale to była niekończąca się historia. Ja też powiedziałam, że możemy nawiązywać do filmów, nie wiem, Oko Saurona, Dirty Dancing, z tego filmu możemy też wziąć. Gdybyś mi powiedział, że będziemy o tym rozmawiać, to bym sobie odtworzyła ten odcinek, dlatego że przygotowując go, sięgnęłam do słownika seksualizmów polskich, przeczytałam ten słownik od deski do deski i tam też tego jest mnóstwo, no tych określeń właśnie. Możemy wziąć ulubiony film, dajmy na to. Para ma ulubiony film i korzysta sobie z tego słownictwa. To jest o tyle dobra sytuacja, że można się umówić na seks, będąc w towarzystwie. Nikt nie będzie wiedział, o czym mowa. Więc może to być też gra pary, może to jeszcze... Bardzo dobre. Ojej, jak się pięknie rozmawia, atmosferę. No. Muszę czyli dla chcącego nic trudnego. Musimy wyjść z tej bańki, że język stawia nam granice i musimy podejść do tego tak niestandardowo i wtedy określenia się znajdą. A dla niektórych takie neutralne tak, albo medyczne są ok. I to też jest ok, żeby była jasność. Nie każdy musi szukać. To jeszcze jedna rzecz. Chciałem o wulgaryzmy spytać i znowu punkt A i punkt B. To znaczy punkt A, no to jest w ogóle granice używania. Ja na przykład dam jeden przykład, że mnie strasznie irytowało, jak ktoś chciał powiedzieć zajebisty, a się bał, nie mógł, mówił zarąbisty. To jest jakimś koszmarnym słowem. Zajebisty może nie jest najfajniejszym polskim słowem, ale spoko. Dobra, ale to moja opinia. Więc jak daleko się można posuwać, zwłaszcza w zmieniających się czasach? I podpunkt B. Troszeczkę zatrącające o politykę, gdzie rok 20, strajk kobiet i nagle, nie powiem na pełnej co, wejście do mainstreamu, no wiadomo, wypierdalać jako podstawowe hasło plus wiele innych słów. I oczywiście najlepsi byli popierający strajk kobiet rodzice, którzy, prawda, dzieci obok. Jak to wszystko połączyć? W związku z czym i co ty no, to są właśnie trudne tematy, bo wulgaryzmy nie do końca należą do działki
językoznawstwa i w ogóle języka jako takiego. Wydaje mi się, że o wulgaryzmach lepiej dyskutować z psychologami, socjologami, bo niby wulgaryzmy wypowiadamy aparatem mowy, ale wydaje mi się, że za to, że mamy ochotę sięgać po wulgaryzmy, to odpowiada już jakaś inna część mózgu, właśnie nasze emocje, jakaś kultura też osobista, może właśnie pani Kamińska, jak się to pani nazywa? Dorota Kamińska-Radomska, taka od Projekt Lady, taka, co się savoir-vivrem zajmuje, no to ona może mogłaby się na temat kurwy na salonach, prawda, wypowiadać. Pani Beata Tyszkiewicz kiedyś powiedziała, że prawdziwa dama umie zakląć, tak, tylko umie wiedzieć kiedy. Ja też, znaczy wie kiedy, umie to powiedzieć w odpowiednim momencie. Zagalopowałam się. Chodzi mi o to, że też wychodzę z takiego założenia. Wulgaryzmy są nam do szczęścia koniecznie potrzebne. Były takie kiedyś badania mówiące, że człowiek, który zanurzył rękę w lodowatej wodzie i mógł przeklinać, wytrzymał dłużej niż ten, który nie mógł przeklinać. Gdy ja miałam kamień w nerce, urolog przyszedł i powiedział: pani Paulino, może pani przeklinać, gdy kolka złapie. A lubisz? Tak. Ja dużo przeklinam, ale nie publicznie. Trochę też zaczynam już na Instagramie na przykład częściej, ale chciałabym przeklinać mniej, używać wulgaryzmów mniej i to, że nie robię tego publicznie, jest jakimś rodzajem właśnie walki samej ze sobą, ale uwielbiam to robić. Znajomi mówią, że kiedy mówię kurwa albo wypierdalaj, albo wkurwiać, to brzmi jakoś inaczej niż w ustach innych ludzi. Być może właśnie to wynika z tego, że ja wiem kiedy. Że u mnie wulgaryzmy nie stanowią, nie pełnią roli przecinków, tylko kiedy ja jestem wkurwiona, to ja nie jestem wkurzona, ja nie jestem zdenerwowana, ja naprawdę jestem wkurwiona. I kiedy my sobie będziemy zdawać sprawę, jaką moc mają wulgaryzmy i będziemy ich używać w odpowiednich sytuacjach, to wtedy to będzie i brzmiało, i to nie będzie tak raziło. W przypadku tych protestów wydaje mi się, że zostałyśmy jako kobiety doprowadzone do takiej sytuacji, że już nie było czasu i miejsca na spokojne rozmowy, na subtelności, tak. Wtedy my zawyłyśmy i to był ten nasz ryk. I na końcu tego ryku było właśnie to, co było. Czy w przypadku polityków jesteśmy w stanie obronić ich wulgaryzmy? Uważam, że nie. Wydaje mi się, że politycy już kto jak kto, ale politycy powinni unikać jak ognia wulgaryzmów, dlatego że jak oni będą ich używać, to zaraz zmieni się w ogóle narracja i wszyscy zaczną się wyzywać w każdej chwili, no bo politycy tak robią. Martwi mnie poziom debaty publicznej, martwi mnie ta brutalizacja języka, to co na Twitterze potrafią wyprawiać nasi politycy, to naprawdę przyprawia mnie o dreszcze, takie przerażenia. Kiedy posłuchamy dawnych nagrań polityków, nawet z lat 90., to widać, że język jest zupełnie inny, że nawet jeżeli politycy się ze sobą nie zgadzali, to darzyli się szacunkiem. No a to, co ostatnio na przykład było, kiedy pan Kołodziejczyk, tak, Kołodziejczak. Z Unii z Kowalskim wiceprezesem. Tak, no ja byłam przerażona. Ja oglądając to byłam przerażona, bo dawniej to było nie do pomyślenia, żeby tak się na siebie wydzierać. A będzie lepiej, znaczy lepiej. No właśnie, tak myślisz? Jestem pewien. Ale ze względu na zbliżające się wybory, czy po prostu... Nie wybory, a zaraz wiesz, po prostu będzie eskalacja, brutalizacja, a wybory oczywiście tam kręcają. Ale mi się wydaje, że za tym językiem polityków idą zachowania społeczeństwa, że to jest powiązane. Może nie, może to jest znowu temat dla socjologów, dla osób, które badają jakieś zachowania tłumu. To już jest temat naprawdę na... Tak, ale mnie to martwi i to w języku właśnie mnie najbardziej martwi. Przeraża. Myślałem, że skończymy tak sympatycznie penisem, ale cipką, a tutaj... Penis super, tak jak powiedziałam, zazdroszczę takiej nazwy. Cipka też super, także... Ja też, ja cipki używam. No widzisz, więc tym optymistycznym jednak akcentem bardzo dziękuję. To była Paulina Mikuła w Melinie w SC Rock. Dobrego. Melina w SC Rock.